dużo rzeczy tam masz. Najpierw dla mnie, nie? A, przydać nie będę, nie? Kogoś na mapie widzę, nie? Ja sobie... wziąłem miecz na ludzi. Obstawiam, że to są ludzie. To tu! No. Kto tam jest? Kogo tu nie ma? To są muzykę z walki. Nie wiem, dobra, idę. Kto? Ja pierdzielę, jak się skampiłem. Myślałem, że to potwór. Wyciągnąłem miecz na potwór jeszcze. O, Nekkery. No to coś tam jest na potwory, muszę mieć. No kurde. Ja pierdzielę, co tu się dzieje, nie? No to zdecydujcie się, ludzie, z kim się walczy, z potworami czy z ludźmi. Mi się nie chce całą chwilę zmieniać. Nic nie masz. Dobra. O, będę chował za schowanym mieczem. Tak będzie najlepiej. Krasnoludzki katakumbi. Ja pierdzielę, jak ja mam tam wejść? Ja pierdzielę, nie rób się jaj. Kaj to tam jest? To jest tutaj tu. Jak ja mam tam dojść? Nie wiem. Może górą kaj to? Chyba kaj to górą trzeba iść, nie? Dobra. Idziemy tędy. A już tu trzeba iść, nie? Nie, kaj trzeba iść. Które, co to za jakie drogi chińskie? Jak się to zbłądza i co to będzie? Ja pierdzielę, co to za labirynt cholerny? Ja pierdzielę, jaka jest, ja jestem. Patrz, zgubiłem się, nie? Ja pierdzielę. Może trzeba wejść a indziej, tam może jakieś inne przejście jest. Pierdzielę, dobra. O, to coś jest, co to jest? Idziemy tu, nie? O, jest krasnoludzki katakumb. Dobrze, myślałem. Ja pierdzielę, uwielbiam to. Uwielbiam katakumby. Ja pierdzielę, jeszcze nie mam mapy. Idę za strzałką. Już jak chce. Jestem tam krzyka. Mam się mieć na potworaki. Ja pierdzielę, jeszcze mi to na łeb się sypie. Ja pierdzielę, nie. Nie igni. Ja pierdzielę, nie. Ja pierdzielę, jak z tym walczyć. Jakie to uniki robi, nie? Pieruny. Ja pierdzielę, jeszcze 50 mi tu dajcie, nie? Wbijaj mi w to, kurde, no. Ja pierdzielę, piór to nie może, nie? Dobra, weźmy sobie rzeczy. Spadam sobie te katakumby pieruńskie. Esencja śmierci, o. Już się boję. Dobra, idziemy dalej. Oświetlę, mam nadzieję, że tam nie będzie ich za dużo. O. No nic. Co ja mam tu robić? A ja mam ludzi zwalać. Co? Nie. Co ja mam zrobić? To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. No pierdziele, to mam je wszystkie rozebrać. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. Gin! W pomiocie. Nie wiem, jakiegoś tam boga. O kurde. Co to ma być? Co to mi tu lata? Kurde, co to jest? No ja pierdzielę, jakie czary mary. To
To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. Tak jak ten upiór. Nie ma takiego picia. Nie rozumie zrozum. Dziwnie ten to leży. Dobra, rozwijamy to ciało kolejne. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. No kurde, może powiedz coś nowego, nie, że... O, tutaj coś leży fajnego. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. Pierdziele. Nudzimy się. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. Te zwłoki są świeże. Ktoś przyniósł je tu niedawno. O, nareszcie. Trzeba zacząć od prawej strony, a nie od lewej. Ubranie poszarpane w wielu miejscach. Widać na nim ślady siarki. Ciekawe. Głowa jest w lepszym stanie niż reszta ciała. Podkrążone oczy jak u chorych na anemię. Kilka delikatnych ukąszeń na szyi. Wciąż ściska w dłoni kosmyk włosów. Mocno pocięte przedramiona. Próbował się zasłaniać. Coś tkwi głębiej w kości. Bez specjalnych narzędzi tego nie zbadam. Ślady paznokci na plecach. Przed śmiercią nieźle się zabawił. Co to za książka? Twe ciało zaskwierczało pieszczotą mego dotyku. Znać pióro mistrza Jaskra. Paskudnie poszarpane rany. Coś go wściekle zaatakowało. Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukuba. Co to ma być? O, z Jaskrem. Ale pierwszy... jeśli ja dobrze myślę... To... Tu jest bura chorągwia, którą musimy zdobyć. Tak, na pewno. Ja pierdzielę bez znikania i innych rzeczy. Ja pierdzielę, nie. Bez mi tu takich jakichś afrykańskich digimasów. Mam lepszego queena, kurde, no. Proszę o. Poszedł mi! No tego to nie obronisz. Tak. Jeszcze w swój ogień weszłem, nie? Mądre. Nie można być w tym momencie. Za szybko, no. Mnie zeszło tu żywcem, nie wiadomo kto. Idę stąd. Ja pierdzielę stąd idę. Kurde, gonią mnie. A, uciekać. O kurde, no dobra, powalczę z wami. Ale pojedynczo. Bo w grupce to groźnie jesteście, nie? Co, teraz ty chcesz? Poszedł! Wina se włącza. Dobra. Tukaj, a to było tutaj. Ja pierdzielę. Kurde, nudzi ci się. To idź se... Nie wiem. Idź se zagraj Wiedźmina dwójkę. Poszedł, bo już wiem gdzie iść. Tutaj, tutaj. Dobra, idziemy. Ktoś ty i czego tu chcesz? Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Ketwejska Ziemia. No, służyłem. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Łżesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Vergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wodzem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Mylisz się. Hufce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja.
Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Ty. Menno Cochorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Cochorn, prawdziwy ogar z nilfgaardzkiej sfory. Ale wielki wódz jeszcze nie raz otoczy Nordlingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Cochorn nie żyje, zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Vergen to co innego. Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. Po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Vergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni. Bądź tak dobry i przypomnij mi. Vandergrift i Seldkirk. Seldkirk po stronie Edirn. I Vandergrift po naszej stronie. Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakrę pod Vergen. Większość Burej zginęła, a niedobitki wycofały się na południe. Ogień odciął nam drogę powrotną. Wpadliśmy w łapy Biggerhorna. Znam tego tchórzliwego sukinsyna. Udowodniłeś, żeś służył w Burej Chorągwi. Mogę zabrać sztandar? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna, bo wstrzymuje armię króla Henselta. Jednorożec powrócił? Stoi u wrót Vergen. Dzięki tobie może pomścić Burą Chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Gondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druhem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam gorzały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki nawet, jak mnie usiekli. O, Boż! Miecz Góry Chorągwi, zobacz, co ty tam, ile tam ważysz. Jakie masz obrażenia? No, czus. Nie jesteś zbyt dobry.